Cześć. Dziś porozmawiam z aktorką, która nie ukrywa swoich emocji, lubi podróżować, niedawno odkryła ją polskie kino. Zagrała w Ostatniej rodzinie i Jak pies z kotem. Zapraszam na rozmowę z Aleksandrą Konieczną. Cześć, dzień dobry. Bardzo cześć, miło, że jest Pani gościem Kino Rozmowy. Chciałbym na początek zadać pytanie, o co mógłbym zapytać? Czy jest ciepło? Ja lubię pytania o pogodzie najpierw. O pogodzie? Czy jest ciepło? Jaka dzisiaj jest pogoda? Bezpiecznie przez chwilę pomówmy o pogodzie. O pogodzie. To może zejdźmy na te bardziej niebezpieczne tematy, bo mi się to wydaje, że to będzie ciekawsze. Niebezpiecznym tematem na pewno jest aktorstwo, którym Pani się zajmuje. Właśnie. Jest czy nie? Nie wiem, wie pan, ponoć neurolodzy twierdzą, że te wyrzuty adrenaliny i neoadrenaliny w momentach premierowych albo w momentach premiery filmu może już mniej, bo to co aktor może zrobić, po prostu już oddał. Ale są duże właśnie, to by wskazywało, że... A i ponoć ryzyko dla mózgu, obojętnie czy jest wyobrażone, czy jest prawdziwe, jest takie samo, wie pan? Dlatego to jest zawód wysokiego ryzyka. No właśnie, zawód wysokiego ryzyka. Z aktorami w ogóle nigdy nie wiadomo, bo czasem kłamią, czasem mówią prawdę, nie wiadomo, czy są autentyczni, czy grają. Czy to jest tak, że pani teraz gra? Czy to jest tak, że pan teraz gra? No właśnie. Bo to samo mogę powiedzieć o panu. Nie wie pan co, tak na dobrą sprawę, to po co tak logicznie rzecz biorąc? Prawda? Kiedy ja gram, mówię nieprawdę i płacą mi za to pieniądze, to wybieram momenty, znaczy jestem już tak spełniona tym zarabianiem, że kiedy mam momenty, kiedy mi nie płacą, no to chyba wolałabym mówić prawdę. I tak, lepiej. Odpoczywać od kreacji, prawda? Tak. No. Ale tu wchodzimy w ogóle w temat, wie pan, ról jako takich. W ogóle życiowych ról, prawda? Nie życiowych ról, bo przecież jesteśmy spętani co chwilę rolami. To nie jest tak, że jesteśmy wolni. To truizmem mówię teraz, prawda? Pan jest dziennikarzem, ja jestem, jak się pan wyraził, wziętą aktorką. No z tym wzięciem to dyskutowałabym akurat, ale też jestem kobietą siedzącą na fotelu z późnym sukcesem, czyli z miednicą, która lubi siedzieć wygodnie. No właśnie, ale powiedziała o sukcesie, dlatego że dwie autentyczne postaci pani zagrała, Zofię Beksińską i Igę Cembrzyńską. Tak wyszło. Tak wyszło, tak się zdarzyło, ale trudniej było je grać ze świadomością tego, że te postacie istniały? Trudniej od grania ról... wymyślonych. Wie pan, w ogóle bardzo lubimy filmy oparte na faktach, prawda? Więc te propozycje osób, które gdzieś były, żyły, po prostu nas będą ścigać, dlatego że widzowie i ludzie w ogóle, filmowcy także lubią filmy oparte na faktach, bo jak coś było na faktach, to bez względu na to, jakby było fantasmagoryczne i wymyślone, to po prostu od razu zostaje ucięte. Dyskusja zostaje ucięta, tak było. Natomiast wracając do pana pytania, to było różnie, inaczej było z Zosią Beksińską, a inaczej było z Igą Cembrzyńską. Zosia, nie miałam w ogóle takiego obciążenia, ponieważ Zosia Beksińska nie była w żaden sposób medialną osobą, jak jej mąż czy jej syn. Natomiast ja miałam bardzo dużo pomocy naukowej, bo w takim archiwum opętanym zupełnie, dlatego że on miał zupełnego fioła, ten Beksiński, na punkcie archiwizowania swojej rodziny wszystkim dźwiękiem na początku i nagrywał, potem kupił kamerę wideo, więc po prostu tej Zosi w materiałach była ona bardzo wdzięcznym obiektem. Ona tego nie lubiła, ale przystała jak na wszystko inne, co proponował Zdzisław. To się stała, kamera stała się takim czwartą osobą w ich rodzinie. Takim po prostu członkiem, nowym członkiem rodziny, który im towarzyszył stale, więc było jej sporo. Ale ja nie miałam tego obciążenia, ponieważ które mieli chłopcy, które miał Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn, że to była znana postać. Ja tak sobie po prostu mogłam... stworzyć ją. Tak, no nie tyle stworzyć, bo jednak to był debiut fabularny dokumentalisty i on po coś nam dawał te
te zasoby archiwalne z Muzeum w Sanoku. Ale jak nasiąkliśmy bardzo nimi, tymi postaciami, to potem chciał, żebyśmy to odłożyli. No i dołączyli chyba jakoś do tego siebie, no bo przecież inaczej jaki byłby tego sens? Gramy jednak, jesteśmy aktorami, a nie aktorami kabaretowymi, czy ja wiem, aktorami kabaretowymi, którzy mają duże, wybitne zdolności odtwórcze. Lepsze od nas na pewno. I dla współczesnego widza przecież historii, więc jaki to byłby sens, żeby wzorowywać, odrabiać tę historię jeden do jednego. Natomiast w przypadku Iwicy Sembrzyńskiej było zupełnie inaczej. Jak tylko dostałam tę propozycję, od razu zadrżałam. Mm-hmm. Bo dla dużej części społeczeństwa ona jest jeszcze ikoną, a oprócz tego żyje. W takim ujęciu scenariusza, który jest jeszcze jej swoistą autokompromitacją, miałam bardzo poważny problem. A także z tym, że ona po prostu zagrała ten pierwszy dzień zdjęciowy i tak naprawdę mój udział w tym filmie był nagłym zastępstwem. Tak. Więc bardzo dużo różnych trudności. Tak? Ale bardzo się udało, bo posypały się nagrody i na festiwalu w Gdyni, i nagrody Orły. Się posypały. Więc się spodobały te kreacje. To wie pan, ja myślę sobie, miałam jakieś, nie wiem, szczęście, farta, równocześnie się bardzo starałam, rozbierałam to jakąś swoją resztką mózgu, co to ma znaczyć dla mnie jako dla aktorki, tak, odrobienie Iki Sembrzyńskiej tak jeden do jednego, po prostu, gdzie ja w tym wszystkim jestem i po co jestem i to było dla mnie mega, mega trudne właśnie to zadanie, granie Igic Sembrzyńskiej, żyjącej, takie jaką ona była, jeszcze z takim skądinąd wspaniałym reżyserem Januszem Kontratiukiem, który chciał Igi takiej, jaką ona była tylko takiej sprawnej, to znaczy takiej, która by nie wiedziała, że Andrzej Kontratiuk zmarł. A na ile kostium pani pomogło w tworzeniu tych ról? Ale kostium, na ile on pomógł? No kostium... Jednak on chyba buduje postać, prawda? Kostium buduje postać bardzo, ale też zamyka bardzo. Mnie tak zamknął, ja byłam Igą. Charakteryzacja też była taka jeden do jednego. On mnie po prostu zamknął. Ja nie wiem, jakim cudem to się stało, że tam cokolwiek jest mnie. To był jakiś... Chociaż były takie zdjęcia, przerwy w zdjęciach mieliśmy, bo Janusz chciał różne pory roku uchwycić, to po przerwach mi było bardzo trudno wracać do niej, do tej motoryki w ogóle, tej wyobraźni, do wszystkiego jej. I po którejś scenie mi powiedział, Ola, ale ty tę scenę, mogę cię prosić, ty tę scenę poleciałaś zupełnie kraftowną. A ja agresywnie w samoobronie odpowiedziałam, no co też mała Juda. No właśnie. Jest taka genialna, tam jest, w tym filmie jest genialna scena, kiedy właśnie Iga Sembrzyńska widzi siebie na ekranie i śpiewa, jakby naśladuje siebie, prawda? W odbiciu lustrzanym jakby. Właśnie wczoraj czy przedwczoraj tak jakoś w domu przewijaliśmy na ekranie razem z partnerem. Chcieliśmy oglądać jakiś film i ta scena akurat tam tak przejechała i mówi, to jest właśnie scena, za którą dostałaś Orła. Ja mówię, Boże, on się nie zajmuje filmem. Mówi, ale zawsze w rolach są takie topy, takie topy, takie szczyty, ale to, czy takie zlewiska, do momentu, do których się zlewa jakby rola, czy takie punkty, one w scenariuszu nawet mogą być inne, a potem w filmie, kiedy słowo scenariusza staje się ciałem, to też mogą być inne. No nie wiem. Tak zawyrokował mój mężczyzna na kanapie. Myślę, że miał rację. A czy zachowuje pani jakieś pamiątki po filmie? Myślę o takich materialnych rzeczach. Czy to bardziej to jest jakieś emocje i to, co zostaje w głowie? Robię bardzo dużo zdjęć.
Ale też książki zostawiam, które dostaję od reżyserów, albo sobie sama kupuję i robię notatki. Te notatki też zostawiam, bo myślę, że no, czas z Kolimowie długo płynie. I będę, a pamięć jest ulotna, i że będę się, jak mi będzie dane zdrowie, no to będę się tym zajmować z chęcią. Będę opowiadać, pisać, może oddawać te ciekawe historie, które nieraz nie są do ujawnienia. No bo na przykład są plotką, albo mogłyby... Nie tyle plotką, ale no, moja córka zaczęła studiować prawo, mówi, to bardzo mi wytłumaczyła i tłumaczy mi różnicę pomiędzy zniewagą a zniesławieniem, bo w stronę prawa autorskiego podąża. No więc jest bardzo dużo niebezpieczeństw. Nasza wolność wypowiedzi jest ograniczana, jest ograniczona i nie ma możliwości, żeby nie była ograniczana, bo inaczej byśmy się zniesławiali i znieważali nieustannie. Więc chociażby dlatego po prostu pewne historie są nie do opowiedzenia, to ja mówię mojej córce, to tak, ale to zostawię ci w pliku pośmiertnym. No właśnie, ale w tym wolnym czasie lubi pani też podróżować. Czy wyjazdy inspirują aktorsko? No nie, ja nie wiem, wie pan, czy one aktorsko inspirują. One dają mi taki reset, to jest jedno, a z drugiej strony, no co, o, może co jest ważniejsze dla mnie w podróżach, że... Zna pan definicję normalności Witkacego? Nie, nie znam. Że... Myślę, że on był nienormalny. Bo ja, a jego definicja normalności była. Normalny to jest podobny do mnie. I nie sądzi pan, że wielu ludzi tak myśli? Że normalny to jest podobny do mnie? Bo jak ktoś robi inaczej, to już przekracza te normy, które nie zawsze są tak zapisane. Przecież to nie jest budowa dróg i mostów, żeby normy były zapisane tak po prostu ułamkami dziesiętnymi. Są jakieś normy wyrabiania się w społeczeństwie, ale ktoś, kto je delikatnie przesuwa albo przesuwa w ogóle, ale też nikogo nie krzywdzi, już jest uznawany za wariata. Więc wie pan, podróże służą mi do tego, żeby właśnie patrzeć, że coś, co jest u nas, w naszym klimacie i w naszej szerokości geograficznej, w naszej nawigacji, absolutną normą, nie do ruszenia, o tym się w ogóle nawet nie myśli po prostu. To jest coś, o czym się nie mówi. Gdzie indziej wystarczy wsiąść do samolotu i przelecieć kilkanaście godzin, albo nawet kilka godzin wystarczy przelecieć, żeby się okazywało, że te normy tam, te normy, za które dalibyśmy sobie wszystkie ręce odciąć i kończyny, te normy tam nie działają i że w ogóle oni nie wiedzą, ci ludzie, o co chodzi. Mają kompletnie inne normy, których my nie znamy często i musimy delikatnie się skradać, a jak je przekroczymy, to narażamy się na różne nawet ostracyzmy. To w tym sensie podróże są dla mnie ważne, poza tym, że mnie po prostu resetują i napawają pięknem, są dla mnie ważne, żeby właśnie myśleć sobie, że żeby moje sztywniactwo po prostu, żeby mnie sztywniactwo opuszczało. Żebym się nie starzała, żeby nie była akustyczna. Nie w sensie estetycznym, tylko właśnie w tym, a dlaczego właśnie, a dlaczego tak, a dlaczego... Bardzo otwierają też umysł i poszerzają horyzonty. Bardzo otwierają umysł, bardzo, bardzo poszerzają horyzonty. A jaka teraz podróż filmowa? Podróż z Janem P. Matuszyńskim znowu? Zaczęłam zdjęcia to z superprodukcji... Nie, Ludzkiej, Kanal Plus, Króla według Szczepana Twardocha, ale nie wolno mi mówić, kogo gram, które reżyseruje wszystkie odcinki, reżyseruje Jan P. Matuszyński, reżyser, który mnie dla filmu polskiego zrodził, reżyser ostatniej rodziny. Potem Magnus von Horn robi swój drugi debiut fabularny, Suite, który się dzieje w Warszawie. I tam też mam zadanie nieduże, ale bardzo interesujące. Bardzo się cieszę, bo to bardzo uzdolniony reżyser, intrus.
To dobry film. Tak. Ja też myślę, że to niezwykła osoba i ktoś, kto po prostu właśnie drąży. Mhm. Drąży temat. W drugim filmie Bartosza Kowalskiego po jego debiucie Placu Zabaw wezmę udział w sierpniu. Jak to mówić, że nie jest pani wziętą aktorką? Ale to mam nieduże zadania. Duże zadania jakieś dopiero są przede mną, ale o nich zaś nie mogę mówić. Chociaż dobrze, są bardzo interesujące. To czekamy w takim razie bardzo niecierpliwie na to, co ja się zdarzy. Czekam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ciekawa jestem, w jakiej pan jest teraz roli. Dziękuję tylko za rozmowę. W swojej roli, w roli dziennikarza. W roli dziennikarza. Nie, ale też jest pan w roli na przykład głaszczącego swoje kolana. A, też, no tak. Tak, na przykład. Rozprostowującego kości. Tak. Rola za rolą, rolą, każdy, proszę pana. Za pokażę. Każdym razem. To są jej oczy. Mhm. A tutaj są, proszę pana, źrenice jej. Oczy szeroko otwarte. Nie, to jest grzywka i bardzo charakterystyczna fryzura w tym filmie tej aktorki. Ona leży na dywanie i z tych ust leci jej krew, ślina, wymiociny. A, Pulp Fiction. Uma Thurman, Pulp Fiction. A. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek Kino Rozmowy. Dajcie łapkę w górę lub suba. Zajrzyjcie na Instagram i Facebooka. Do zobaczenia.